scenę zaszczycili dziś swoją obecnością. Dariusz Konowski, przewodniczący Rady Powiatu Płockiego. Maja Zapała-Moczulska, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na Rzeczpospolitej. Marta Brokowska, sołtys wsi Stary Bielisław. Krzysztof Matusiak, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kostka. Mariola Kruzak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kostka. Tadeusz Świs, właściciel przedsiębiorstwa TASAU z Polanicy Zdrój. W niemieckim w drugiej połowie XIII wieku na miejscu wcześniejszej osady. Według miejscowej legendy w X wieku miał tu istnieć kościół, w którym modlił się święty Wojciech przed swoją podróżą misyjną do Prus. Źródła opisane po raz pierwszy zmiankują osadę nazywaną wówczas wsią Wilhelma. W 1300 roku bulla papieża Bonifacego VIII wymienia miejscowy kościół parafialny świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, nazywając go przybytkiem niebieskim oraz nadając mu liczne odpusty. W połowie XIV wieku we wsi należącej wówczas do rodu rycerskiego Radek Konstanic funkcjonowały ponadto dwa dwory, tak zwane dolny i górny. Do odsłonięcia tablicy chcielibyśmy zaprosić Dariusza Kłonowskiego, Urszulę Panterałkę, Maję Zapała-Moczulską, Martę Brogowską oraz pana Marka Kolikowskiego, opiekuna naszej grupy. Tak, zapraszam. Ja pierwsza. Stąd przy sobie ze szczegół. Tak jest. Proszę bardzo. Ile to jest? 6? Czwórka nas jest, odsłaniamy. Ale to lubi czytanie. Tak, tak, tak. Pani radna do połowy. Proszę bardzo. Całe. Tak? Proszę. Rodził się pomysł, by kontynuacji naszego pomysłu w projekcie Stary Bielisław jest z historią w tle, na którego realizację pozyskaliśmy grant finansowy o wysokości 7 000 zł w konkursie Fundacji BZWBK. Tu mieszkam, tu zmieniam. Pozwólcie Państwo teraz, że nasze koleżanki zaprezentują krótko obiekty, które znalazły się na opracowanej przez nas trasie turystycznej po Starym Bielisławie. Za możliwość współpracy z niezwykłymi, niesamowitymi młodymi osobami.
wiedzą, jak sprawić przyjemność sobie, wiedzą, co jest w życiu ważne, wiedzą, jak sprawić przyjemność nam wszystkim. Dziewczyny, te wszystkie efekty, ważne, piękne, to jest dodana wartość. Tak naprawdę najważniejsze jest to, co przeżyłyście, zapamiętałyście, co was zmieniło, wzbogaciło i zapamiętacie na zawsze. Bardzo wam dziękuję. My sami realizujemy wiele projektów. Marku, dziękuję ci bardzo, że jesteś w tym gronie osób ze Starego Wielisławia, którym się chce. Bardzo ci dziękujemy. Mamy wspaniałą okazję. Przyda się Wam w realizacji innych projektów i mam nadzieję, że Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, który jest dyrektorem, Wam tym zawsze pomoże. Tutaj dzisiaj dowiedziałam się, że biblioteka będzie zaszczycona i będzie mogła mieć punkt informacji turystycznej, co przez wiele lat moim marzeniem było, wypełniłam obowiązki inspektora do spraw promocji Gminy Kłodzko. Zawsze marzyłam, żeby na terenie stało się po tylu latach. Gratuluję i dziękuję. Jesteśmy świadkami, że do tego projektu została zaangażowana młodzież. Ona się zaangażowała sama. To jest inicjatywa młodzieży. Oczywiście każda grupa musi mieć swojego przywódcy. Tym przywódcą jest pan Marek Królikowski. Gratuluję porwania młodzieży, zainteresowania historią. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, ale wśród tej młodzieży widzę swoich uczniów w szkole podstawowej i coś w nich zostało z tego bakcyla historycznego i stąd taki rezultat. Jeśli Wisław to historia, można powiedzieć, tysiącletnia. Ona została przez nas przypomniana współczesnym mieszkańcom. Wieś Stary Wisław to wieś wielokulturowa, bo przecież przynależność tych ziem to czeska, niemiecka, a to dopiero Polska tak naprawdę od 1935 roku, kiedy tu właśnie przybyli pradziadkowie, dziadkowie, wielu jeszcze mieszkańców żyje. Trzeba to wykorzystać, że można od nich, bo to jest źródło wiedzy historycznej, można od nich uzyskać wiedzę na temat tego Wisławia, który zastali w 1945 roku w maju, w czerwcu, a później w kolejnych miesiącach. Gratuluję młodzieży tego projektu, gratuluję zaangażowania wiedzy historycznej i myślę, że na koniec roku będziecie na rozdzielnie przez pana profesora. Jeszcze raz gratuluję. Radny Mocko, bardzo serdecznie dziękuję za fantastyczny projekt zrealizowany przez młodzież. Rewelacyjna praca wykonana przez was, bardzo profesjonalnie przygotowana, co zresztą było widać na przykładzie tych źródeł, z którą pozyskiwaliście informacje. Moi drodzy Państwo, ja sobie myślę, że to też jest tak, że te wszystkie zabytki, które zostały nam dzisiaj przypomniane, one istnieją. I to jest też z naszej strony potrzeba tego, aby nie tylko przypominać o tych zabytkach, ale też również dbać o nie. I mam nadzieję, że samorząd i mieszkańcy wspólnie razem będziemy zabiegać o to, aby te zabytki dalej w takiej dobrej formie były. Mamy do odpowiedzi przez panią Sobę, z panią wójt, pana Dariusza. Jesteśmy jedyną miejscowością, która może się pochwalić profesjonalnym przewodnikiem po zabytkach. Może się pochwalić materiałami promocyjnymi, które sami wytworzyliśmy i które będą zdeponowane u pani Ewy w bibliotece, która będzie pełnić taką funkcję punktu informacji turystycznej. Tak powiem szczerze, że z taką obawą patrzyłem na frekwencję dzisiaj tego spotkania, ale jak popatrzę tutaj na to, że siedzi tyle młodzieży i to z różnych szkół płockich, bo nie tylko Płockiej Szkoły Przedsiębiorczości, która projekt realizuje, ale także Zespołu Szkół Społecznych i mieszkańców, no to bardzo się cieszę, że mogliśmy troszkę przybliżyć Państwu tą historię. No i tym projektem, tak jak powiedziałem, wpisać się ładnie w to, co tutaj
Pani sołtys organizuje także z władzami samorządowymi, czyli Wieś Rowerowa, Geokasik, jeszcze kilka innych.